Nowa seria toreb Aqualung Tour, oznaczona literką T, oferuje całą gamę produktów od dużych toreb, takich, do których zmieścimy nasz sprzęt nurkowy, po mniejsze torby, które służą nam do zabrania bagażu podręcznego. W tym filmie omówię torbę dużą, mała torba podręczna będzie omówiona na filmie kolejnym. Torba Aqualunga o symbolu T8 jest bardzo dużą torbą umożliwiającą zabranie całej masy sprzętu do nurkowania. Jest to również bardzo wygodny plecak, który możemy sobie w razie potrzeby, jeśli nie mamy po czym na tych wygodnych kołach toczyć, możemy sobie taki plecak zarzucić na ramię i razem z nim powędrować. W torbie, tak jak powiedziałem, możemy zmieścić praktycznie cały sprzęt nurka rekreacyjnego, poczynając od sporego jacketu, poprzez, akurat w tym przypadku, były tutaj włożone dwa automaty oddechowe firmy Aqualung. Zmieściły się również spore płetwy, gruba pianka, maska i pozostało jeszcze sporo miejsca na akcesoria. Torba Aqualung T8 to bardzo praktyczny produkt. Pomimo swojej bardzo dużej pojemności, wynoszącej 92,5 litra, dzięki której możemy zmieścić tutaj naprawdę praktycznie cały sprzęt nurka rekreacyjnego, charakteryzuje się ona bardzo niską wagą, wynoszącą tylko 3,2 kg, co w dzisiejszych czasach i limitach wagowych linii lotniczych wydaje się być rzeczą bardzo istotną. Dodatkowo wykonana jest ona z materiału nylon 840, który znany jest z tego, że jest materiałem bardzo odpornym na przecieranie. Wykonana z bardzo dużą dokładnością, zresztą jak wszystkie produkty Aqualunga. Jakie jeszcze cechy posiada ta torba? Otóż z ważnych elementów jest to wykonany z tworzywa sztucznego, bardzo gruby i nierdzewiejący zamek z bardzo wygodnymi uchwytami grubymi, dzięki którym torba się łatwo zapina, ale dzięki temu, że zamek jest gruby, również jest odporny na uszkodzenia. Dodatkowo ważną cechą tej torby są kółka, które są bardzo grube, a jednocześnie wytrzymałe i są to kółka łożyskowane. Także bardzo wygodnie się na tych kółkach torbę prowadzi. Jeśli chodzi o pozostałe detale, to tak jak wspominałem, torba może służyć również jako plecak. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to łatwo możemy ramiona spakować. Ten element wystający również można tutaj schować i nie przeszkadza tutaj w transporcie, jest zabezpieczone. Dodatkowo to, co istotne w tej torbie, to przy kółkach, to co w większości toreb, ten element jest niezabezpieczony. Dno mamy tutaj bardzo dobrze zabezpieczone przeciwko uderzeniom i przetarciom. No i kolejny element istotny w tej torbie to jest bardzo wygodna i ergonomicznie ukształtowana rączka o długości wystarczającej, aby nawet wysokie osoby nie musiały się z tą torbą schylać. Generalnie torba Aqualunga T8 jest to bardzo udany produkt, ponieważ łączy w sobie wszystkie cechy, które nowoczesna torba powinna mieć. Dużą pojemność, niską wagę, dobre wykonanie oraz te elementy, które są istotne, takie jak kółka, rączka czy ramiona plecaka, wykonane tak, aby nasza podróż była przyjemna i abyśmy jak najłatwiej mogli transportować nasz bagaż. Generalnie jest to według mnie bardzo udany produkt i polecam go.